Witajcie. Wielu z Was podobno ma problemy z rejestracją na rajd wokół Zamkowej Wieży, dlatego też pokażę Wam, jak to zrobić w bardzo prosty sposób. W końcu nie jest to w ogóle skomplikowane. Wchodzimy na stronę m-babice.pl. Następnie tu, gdzie teraz pokazuję, macie zakładkę wokół Zamkowej Wieży. Równie dobrze możecie zejść do kalendarza i kliknąć rajd multisportowy wokół Zamkowej Wieży, który znajduje się w 19 lipca. I mamy. Jesteśmy w wydarzeniu. Przejeżdżamy regulamin razem ze wszystkimi linkami, z filmem promocyjnym, z organizacjami i firmami, które będą nas wspierać. I dochodzimy do rezerwacji. W tym momencie wybieramy bilet, który nas interesuje. Bilety oczywiście są darmowe. Mamy do wyboru w tym momencie 5. Na rajd rowerowy po gminie Babice, rajd biegowy, rajd Nordic Walking, spacer oraz wycieczkę rowerową tematyczną z przewodnikiem PTTK Jarosławem Sękiem. Tu dostępne są jeszcze chyba 8 miejsc bądź 9, ale ze względu na to, żeby nie przesadzać z rejestracją, większość jest ograniczona do 2, sam rajd rowerowy do 4. Ze względu na to, że no, nie ukrywajmy, na rowerach jeździ więcej rodzin. Dlatego wybierzmy sobie na przykład 2 bilety w rezerwacji na rajd rowerowy po gminie Babice. No i tak, mamy wszystkie dane już wpisane. Pan Grwazy Porwipięta bierze swojego przyjaciela Stefana Batorego na rajd rowerowy po gminie Babice. Wybrali 2 bilety. Ich imiona, nazwiska są wpisane. Jeśli nie wpiszecie, też nic nie stanie. Na listę zostanie wpisany tylko adres e-mail i na mecie powołujecie się na niego. Na ten adres e-mail przyjdzie również potwierdzenie samej rejestracji na rajd oraz rejestracji na stronę internetową. To będzie Wasz nick. Później będziecie mogli się zalogować, zobaczyć swoje rejestrację oraz na przyszłe imprezy będziecie już mogli rejestrować się z własnego konta. No i jeśli to wszystko mamy, wysyłamy zgłoszenie. No i dziękuję. Rezerwacja dokonana pomyślnie. Dzięki temu pula uszczupliła się o 2 bilety. One za chwilę wrócą. A na adres e-mail za chwilę powinno przyjść potwierdzenie. No i jak widzicie, adres e-mail, no i rezerwacja potwierdzona. Trudno nie było, więc mam nadzieję, że i Wy sobie poradzicie. Jeśli będziecie mieli jakiś problem, oczywiście możecie skorzystać z zakładki kontakt. Tu wpiszcie wszystkie dane, wyślijcie informacje. Jak tylko dojdzie, postaram się Wam pomóc.